bardzo serdecznie na moim kanale Sunlight Tarot, z tej strony Wróżka Fortuna. Dzisiaj zapraszam wszystkie ryby do wysłuchania horoskopu na miesiąc sierpień 2019 roku. Oczywiście dzisiaj będzie rozkład, moi drodzy, z kart Tarota, które dla Was są specjalnie. Jest to talia Tarot Illuminati. Będzie oczywiście przesłanie, cel życiowy na miesiąc sierpień oraz oczywiście afirmacja z kart pieniędzy i prawa przyciągania. Afirmacja, która ma pomóc zharmonizować właśnie energię wokół finansów, wokół pracy, ale ogólnie przynieść harmonię do Waszego życia. Dobrze, żeby nie przedłużać, ja już tutaj tasuję karty. Dziękuję serdecznie Wam, moi drodzy, za subskrypcję, za komentarze, za maile do mnie. Dziękuję bardzo za kontakt. Cieszę się ogromnie z całego serca, że jesteście ze mną, że mam dla kogo nagrywać horoskopy. Pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów. A teraz się skupmy. Na horoskopie. Tarot, proszę, daj mi odpowiedź na horoskop dla ryby. Ryby sierpień 2019. Ryby sierpień. Lecą karty, wszystkie na raz. Dobrze. Może troszeczkę podniesiemy do góry. Obrusikiem karty się zlewają. Ja widzę właśnie teraz to w kamerze. Moi drodzy, w miłości na pewno część obowiązków przejęliście za partnera w domu. Jesteście obciążeni w tym miesiącu. Czeka Was podróż, moi drodzy, która będzie to tak gdzieś około 10, drugi tydzień sierpnia, podróż, która przyniesie Wam wyjaśnienie w Waszym życiu, odetnie wiele niepotrzebnych spraw od Was. Na pewno odetniecie się od niepotrzebnych energii. Będzie możliwe, że w tej podróży otrzymacie wyjaśnienie i da Wam to jakąś ogromną satysfakcję. Koniec miesiąca pokazany jest spełnieniem marzeń, spełnienie życzeń. Na pewno coś tu pięknego do Was przyjdzie w tym miesiącu. Czy to sukces, czy to za sprawą właśnie miłości? Czy może się niektórzy z Was zakochają samotne ryby, czy to za sprawą finansów? Ja może tu dołożę jedną kartę, bo aż po prostu będziecie stać twardo finansowo w tym miesiącu, stąpać, pomimo że na początku miesiąca mogą być małe blokady z Waszej strony, ponieważ jest energia pustelnika, ale już drugi, trzeci tydzień i do końca miesiąca Wy odrodzicie się. Będzie wielkie jakieś szczęście. Jest energia świata i energia odrodzenia. Może uda Wam się wyjechać gdzieś właśnie dalej, za granicę. Niektórzy będą mieli kontakty zagraniczne rozszerzone, może za sprawą internetu. Niektórzy właśnie odrodzą się poprzez energię świata,
czyli wielki sukces dla Was może to być właśnie za przyczyną podróży zagranicznej, może to być niektórzy do pracy może będą wyjeżdżać, do niektórych może tu ktoś z zagranicy przyjedzie, powróci. Niektórzy mogą mieć szczęście właśnie wielkie w finansach, będą kończyć jakieś projekty, czy to zawodowe, czy budowę domu, czy kupno mieszkania. Tu coś wspaniałego Was czeka. Dużo radości i dużo sukcesów ogólnie, dużo sukcesów na koncie i wsparcie takie od rodziny, pomimo że początek tu wychodzi przeciążający. Ale koło siebie macie dwóch mężczyzn, drogie ryby, albo dwie kobiety. To zależnie, karty tarota są dualne. Dla kobiety mogą być mężczyźni, na przykład jeden młodszy, drugi syn i mąż na przykład, a dla mężczyzny córka i żona. Może to być tak. Jesteście w rodzinie kochani, jesteście szczęśliwi i jesteście bardzo w tym miesiącu mile postrzegani, lubiani. Energia gwiazdy właśnie tutaj o tym mi podpowiada. Także w zdrowiu mogą być małe przeciążenia, mogą być drobne problemy, ale to tylko na początku miesiąca jakieś drobne no, grypy czy jakieś tam katary, ale naprawdę wszystko takie pod kontrolą i szybko to przejdzie. No, dużo wiadomości ze świata, dużo przemieszczania się, nie dla wszystkich, ale dla większości i ogólnie energia sprzyjająca właśnie. Jeśli nie będziecie się blokować na początku miesiąca, to będziecie mieć cały miesiąc wspaniały. Bo tylko ten pierwszy tydzień wychodzi przeciążający, a później do końca miesiąca wspaniały, pełen sukcesów, może być zmiana pracy, mogą być wojaże zagraniczne dla niektórych, ale także i spełnienie w miłości przede wszystkim i w domu. Tak mi tutaj to wychodzi. Krótki horoskop dla ryb. No cudownie, cudownie. Życzę Wam, aby Wam się to spełniło. Jesteś, cel Twój w sierpniu, podpowiadają Ci aniołowie, jesteś na właściwej ścieżce, na właściwej drodze. Trzymaj po prostu się tego, co wykonujesz, bo to po prostu dla Ciebie pracuje jak najlepiej i trzymaj się tej swojej życiowej ścieżki, na której jesteś. Ona jest dla Ciebie prawidłowa. No pięknie. I teraz zobaczymy afirmację z prawa przyciągania. Moje drogie rybki. Piękne. Kiedy czuję się dobrze, przyciągam to, co dobre. Gdy tylko rozmyślasz nad dostatkiem lub dobrobytem, wypełniają Cię pozytywne emocje. Uczucia te stanowią swoisty kierunkowskaz naprowadzający na ten aspekt rozpatrywanego zjawiska, o którym marzysz. Bez względu na to, czy chodzi o pieniądze, czy też ich brak, czy dotyczy to zdrowia, czy choroby, dobrych relacji z ludźmi, czy też ich pogorszenia, zawsze, kiedy czujesz się z tym komfortowo, znajdujesz się w centrum przyciągania tego, czego pragniesz. No, przepiękne przesłanie, przepiękna afirmacja. Kiedy czuję się dobrze, przyciągam to, co dobre. Proszę o tym pamiętać, drogie ryby. Macie wspaniały horoskop na sierpień. Życzę Wam spełnienia, dużo sukcesów, radości, uśmiechu, szczęścia. Pozdrawiam raz jeszcze.